Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody w brzmieniu proponowanym przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 423 posłów, za oddało swój głos 423 posłów. Przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody.